Cześć, teraz znowu chciałem opowiedzieć o swoim życiu. Dalej, żebyście jakby mieli taki kontekst, jak będę opowiadał dalej, to będziecie wiedzieli, kim jestem. Urodziłem się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Polega to na tym, że w momencie porodu dziecko zostaje uszkodzone i ma tam dziury w mózgu. I te dziury można oczywiście zalepić. Zalepić czym? Motywacją i rozwojem. I to właśnie zrobili moi rodzice. Nie załamali się, nie zrobili mienie klasyczne. A może zrobili. Ale potem się jakoś, wiecie, no, zmotywowali, tak. No i posyłali mnie normalnie do szkoły, nie? I mimo, że miałem indywidualny tok nauczania, to starali się, żeby miały kolegów i koleżanki. I to wszystko, co mają normalni ludzie. No, takim krokiem milowym oczywiście była matura zdawana dwa razy z matematyki na przykład, a potem studia. No bo wiadomo, jak jest indywidualny tok nauczania, to potem ciężej przejść na studia, ale już tak dobrze przeszedłem, że studiuję 7 lat. Oczywiście pomyślicie, tak dobrze i 7 lat prawie, ale to nie jest tak do końca. Posiadam licencję z kulturoznawstwa, teraz kończę już, jestem na 4 roku teologii. Ale chciałem wam tutaj opowiedzieć właśnie o tym, że co było na początku, prawda? Na początku oczywiście mógł być taki strach i takie emocje, co to będzie, takie dziecko się urodziło, to 86 rok, prawda? No tak. Ale moi rodzice podjęli jakby trud rozwoju i dzięki temu mogę dla was tutaj mówić, między innymi. Dlatego w tych krótkich słowach chciałem podkreślić. Warto niezmiennie chcieć, marzyć i pamiętajcie, chcecie być lotnikiem, zostań lotnikiem. Chcesz być muzykiem, bądź muzykiem. Ja też będę opowiadał, jak zostałem muzykiem na miarę swoich możliwości. Chcę zbiegać, biegaj. Biegam po Lublinie. Szybciej niż nie jeden człowiek. Oczywiście nie chwalę się, tylko mówię. Wszystko jest tu. Dziękuję.